W uniwersum Fundacji SCP znajdują się grupy i organizacje, które skupiają się na przykład na uwalnianiu SCP. Są takie, które widzą w nich zarobek bądź sztukę, ale znajdą się również takie, o których nie wiemy nic. Są w końcu i takie organizacje, których głównym celem jest powodowanie chaosu, używając SCP jako broni i których działania wyrządzają wiele szkód Fundacji i organizacjom powiązanym. Taką grupą jest Rebelia Chaosu. Na początku zaczniemy od tego, jak powstała Rebelia, bo jest co do tego parę teorii i różnych wersji wydarzeń, a w późniejszej części filmu zajmiemy się ich ideologią, strukturą, relacjami z innymi grupami i na koniec konkretnymi działaniami Rebelii Chaosu przeciw Fundacji. Oglądajcie do końca, ponieważ będę miał dla was parę pytań związanych z serią Rebelii Chaosu i omawianiem ich obiektów. Tak więc zaczynajmy. Jak powstała Rebelia Chaosu? Według najpopularniejszej wersji wydarzeń, w 1924 roku Fundacja SCP utworzyła tajną jednostkę sił specjalnych do wykonywania spraw, które niekoniecznie wyglądały dobrze na papierze. O tej grupie wiedziała tylko Rada Nadzorców, Rada O5, która nadała jej kryptonim Rebelia. Władzę w niej sprawowali członkowie MFO Alpha 1, Czerwonej Prawej Ręki, która służyła wcześniej głównie jako osobista formacja Rady O5. Tożsamości ich operatorów były ściśle tajne, nikt nie miał pojęcia o tym, kim są. Według oficjalnej wersji, Rebelia zdradziła Fundację i uciekła z kilkoma naukowcami i obiektami SCP. Tak naprawdę jednak to Rada O5 stworzyła Rebelię i nadal była pod jej rządami. Jednakże wszystko zmieniło się w roku 1948, w którym to Rebelia rzeczywiście zdradziła Fundację. Zapanował chaos, kiedy zniknęło więcej SCP i dziesiątki dezertujących badaczy. Tego dnia nastąpiło kilka nieplanowanych szturmów na placówki Fundacji. Jej największe kłamstwo stało się prawdą. Tajna jednostka specjalna zdezerterowała, a Fundacja miała odtąd stać w obliczu nowego zagrożenia, które przyjęło nazwę Rebelia Chaosu. To jednak tylko jedna z wersji, która przyjmowana jest za kanon. Według innych ludzi Rebelia Chaosu tak naprawdę nadal pracuje pod władzą O5, jednak w ukryciu, jak to było zaplanowane od początku. A według jeszcze innych Rebelia powstała o wiele wcześniej, bo w roku 1914. Taką historię przedstawia nam bowiem opowiadanie Insurrection, Insurrekcja, autorstwa Troyel. Według niego w roku 1914 w Radzie O5 nastąpił rozłam. Małżeństwo Elizabeth, czyli O5-7 i Albert, czyli O5-12, sprzeciwili się przechowywaniu obiektów humanoidalnych. Fundacja bowiem dopiero zaczynała swoją działalność i dopiero co odkrywała, że ludzie również mogą posiadać zdolności anomalne. Ich aktualne badania skupiały się na dziewczynce, która wydzielała śmiertelne pole radiacji, które zabijało każdego, kto się w nim znalazł. Fundacja była kompletnie nieczuła na to, że to zwykłe dziecko, zamknęli ją i zaczęli testować. O5-7 zdołała przekonać paru członków Rady O5, w tym O5-4, który był odpowiedzialny za militaria Fundacji. Razem udało im się ukraść parę obiektów i pracowników i rozpocząć nowy projekt, który w przyszłości miał się stać Rebelią Chaosu. Ale zaraz, z tego by wynikało, że w takim razie Rebelia ma dobre chęci i odłączyła się od Fundacji, bo ta jest potworem, tak? To dlaczego mówi się ciągle o tym, jaka ta rebelia jest zła, zabija ludzi, wszczyna niepotrzebny chaos i zniszczenie? Bo to tylko jeden punkt widzenia. Chęci na początku tworzenia rebelii może i były dobre, ale co z nich pozostaje, gdy życie testuje ciebie i twoich żołnierzy raz po raz? To jest jedno podejście. Jak mówiłem, że rebelia ma szczytny cel i z ratowania SCP przeszła w używanie ich, by sprawić, by świat stał się lepszym miejscem. Według bardziej popularnej teorii są terrorystami, którzy mają za złe Fundacji ich styl bycia, a według najprostszej teorii rebelia po prostu istnieje po to, by siać chaos. A co mówi nam rebelia sama o sobie? Spójrzmy na wiki Rebelii Chaosu, jej oficjalną stronę, która istnieje na równi z SCP Wiki bądź biblioteką wędrowca skupioną na ręce węża. Sami siebie nazywają żołnierzami walczącymi przeciwko siłom, które nie pozwalają ludzkości ewoluować naprzód. Nie widzą problemu w tym, że w swojej walce ginie wiele cywili czy bohaterów po obu stronach konfliktu. Uważają, że są wybawicielami świata, chcą osiągnąć jego perfekcję, a według nich jedyny sposób, by im się to udało, to chaos. Na ich stronie znajdziemy sekcje, które podobne są do tych widniejących na stronie Fundacji SCP. Jednak teksty rebelii nacechowane są wręcz propagandowo, stroniąc od obiektywizmu i nazywając Fundację SCP farsą SCP. Uważają, że są jedyną przyszłością świata. Jeśli chodzi natomiast o bardziej konkretny cel ich działań, nie jest to zbytnią tajemnicą i pewnie jest wam trochę znane. Rebelia przechwytuje i zabezpiecza obiekty i organizmy z anomalnymi właściwościami, które może użyć dla swoich własnych celów, zazwyczaj wojskowych. Sekcja badawcza zajmuje się badaniem i zrozumieniem tych obiektów, aby rebelia coraz dalej posuwała się ku swojemu ostatecznemu celowi, globalnej kontroli i osiągnięcia ich ideału świata.
Cele rebelii pięknie opisuje opowiadanie Welcome to the Future, Witamy w przyszłości, autorstwa Tannoni, w którym to doktor, najprawdopodobniej O5-7, wprowadza nowego członka w szeregi rebelii, opisując jej działania, mówiąc, że rebelia jest wyznacznikiem przyszłości, że kiedyś wojny będą toczone nie karabinami, a anomalnymi obiektami, że robiąc teraz to, czego fundacja zabrania, kiedyś staną się czymś, co jest akceptowane na co dzień. Tak, rebelia ma równie sfiksowane poczucie moralności co fundacja, a może nawet bardziej. O5-7 zapowiada, że doktor, z którym rozmawia, dr Hurst, będzie miał testować niebezpieczne serum na ludzkich obiektach testowych, których swoją drogą mają bardzo wiele. Skoro już jesteśmy przy obiektach ludzkich i personelu, przejdźmy może do struktury pracowniczej Rebelii Chaosu. Będę tu często stosował analogię do fundacji, gdyż jedną z naleciałości, które zostały po wcześniejszej służbie u nich, jest właśnie stosowanie podobnego systemu oznaczeń personelu. Rebelia jest strukturalnie zdecentralizowana, nie posiada konkretnego dowódcy głównego, co sprawia, że jest odrobinę podobna do ręki węża. Można zniszczyć nawet 3/4 wszystkich członków rebelii, jednak zawsze pozostała część będzie w stanie operować sama i odrodzić się na nowo. Podzielona jest na dwie dywizje, militarną i badawczą, a komórki każdej z nich działają niezależnie od siebie i nieświadomie działań innych. A teraz co do konkretnych członków personelu. Jeśli chodzi o obiekty testowe, które przypominają zastosowaniem fundacyjną klasę D, rebelia pobiera takie jednostki z krajów trzeciego świata, których rządy płacą rebelii tylko po to, żeby ta pobierała z ulic biednych miast, biedaków i bezdomnych, żeby równowaga demografii państwa nadal pozostawała zachowana. Przejdźmy teraz do konkretnych desygnacji i nazw personelu rebelii. Desygnacja Alfa oznacza przydział do starszych stażem członków administracji i dowództwa. Są to oficerowie, dyrektorzy komórek i wysokiej rangi wojskowi, generałowie i dowódcy. Posiadają poziom upoważnienia, który zezwala im na dostęp do bardzo wrażliwych danych i wszystkich obiektów, które rebelia posiada w swoim zabezpieczeniu. To czyni ich w pewnym sensie przeciwstawnymi do Rady O5 Fundacji, którzy z kolei nie mają prawa zbliżać się do obiektów SCP ze względu na bezpieczeństwo. Desygnacja Beta to przydział członków administracji i dowództwa. Ranga niższa niż posiadacze rangi Alfa posiadają zazwyczaj nieograniczony dostęp do wiedzy rebelii i w większości wypadków mogą zbliżać się i używać wszystkich obiektów w arsenale organizacji. Desygnacja Gamma to ranga członków wyższego personelu operacyjnego. Przydzielana jest żołnierzom i badaczom, których zadania wymagają dostępu do wrażliwych danych, jednak z zastosowaniem cenzur w większości dokumentów. Personelowi badawczemu i dowódcom szturmowym Assault przydziela się desygnację Gamma. Desygnacja Delta to ranga zwykłych członków personelu operacyjnego, przydzielana młodszym badaczom i żołnierzom wymagającym podstawowego dostępu do bazy danych rebelii, standardowe protokoły i procedury i informacje potrzebne do zrozumienia aktualnych projektów, do których zostają przydzieleni. Personel Delta podlega personelowi Gamma i nie otrzymuje takiego zakresu informacji, jak otrzymują ich dowódcy. Desygnacja Sigma to desygnacja specjalna, przydzielana rekrutowanym i zakonspirowanym cywilom, radykałom i walczącym o wolność ludziom indoktrynowanym w szeregi organizacji. Działają w sferze publicznej, wywołując terror i chaos poprzez ograniczone użycie obiektów z arsenału rebelii. W większości wypadków nie posiadają żadnego wglądu w bazę danych rebelii. Jeśli chodzi o wewnętrzne nazwy poszczególnych specjalizacji rebelii, dzielą się one na wyższe dowództwo, personel i personel polowy. Do wyższego dowództwa zaliczamy dowódców administracyjnych i dyrektorów komórek. Każda komórka rebelii dowodzona jest przez jednego dyrektora komórki, który posiada dostęp do pełnej bazy danych rebelii. Do personelu organizacji zaliczamy dwa departamenty. IRUC, czyli Departament Badań, Użytku i Przechowywania Obiektów i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do IRUC zaliczamy badaczy, inżynierów przechowawczych, specjalistów użytkowania i obsługę obiektów. Do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaś zaliczamy oficerów bezpieczeństwa i straż. W sekcji personelu polowego posiadamy dwa oznaczenia personelu, operatora pozyskiwania obiektów i operatora odzyskiwania obiektów, kolejno zajmujących się pierwotnym zabezpieczeniem i tropieniem obiektów anomalnych i odzyskiwaniem obiektów, które zostały ukradzione lub utracone w ten czy inny sposób. Skoro znamy już strukturę i rangi członków rebelii, możemy przejść do jej relacji z innymi organizacjami, a później do konkretnych misji, które rebelia wytoczyła przeciw nim. Na stronie Rebelii Chaosu widnieje rozpiska paru organizacji i ich relacji względem niej, oznaczone od GI00, czyli grupa, która nie ma żadnych relacji z rebelią, aż po GI04, czyli grupę, która przedstawia szczególne zagrożenie względem rebelii.
Globalna koalicja okultystyczna jest przedstawiana przez członków grupy chaosu za bezwzględnych przeciwników świata anomalnego, niebezpiecznych okultystów, którzy posiadają bardzo duży zakres wiedzy o nim. Dyskredytują działania organizacji, pisząc, iż jej filozofia u wielu jej członków konfliktuje sama ze sobą. Ręka Węża jest organizacją neutralną wobec rebelii. Wiedzą, że składa się częściowo z członków o anomalnym pochodzeniu i właściwościach. Wiedzą również, że są skłóceni z koalicją i że posiadają dostęp do biblioteki wędrowca. Rebelia uważa, że dla własnego bezpieczeństwa jeden porządny atak na bibliotekę powinien zniwelować jakiekolwiek niebezpieczeństwo z ich strony. Sepia jest organizacją, którą wprowadza strona Wiki Rebelii Chaosu. Jest wysoce niebezpieczna względem rebelii, a jej cechą główną jest chęć do walki ze wszystkim, co paranormalne. Posiadają technologię, która niweluje cechy anomalne obiektów przechowywanych przez rebelię i aktywnie jej używają. Jeśli chodzi o Kościół Zepsutego Boga, rebelia nie miała z nim styczności ani razu, jednak zdaje sobie sprawę, że należy dobrze chronić obiekty, które przechowują przed kultystami Zepsutego Boga, którzy wykazują wysokie oddanie anomalnym obiektom, gotowi poświęcić życie, żeby je odzyskać. Fundację SCP rebelia nazywa farsą SCP i opisuje ją w samych najgorszych przymiotnikach, sugerując, że uważają świat anomalny za klątwę i są głupcami, chcąc przechowywać obiekty SCP, ukrywając je przed światem zewnętrznym. Rebelia Chaosu jest tak bardzo zdeterminowana w swojej nienawiści do fundacji, że zadedykowała nawet osobną kategorię na stronie poświęconą zbrodniom fundacji SCP. Jednak Rebelia Chaosu też nie ma czystych rąk, bowiem sama prowadzi cichą wojnę z SCP, przeszkadzając jej w badaniach na wszelkie możliwe sposoby. W dwóch przypadkach rebelii udało się zostawić tajnych agentów w postaci obiektów SCP, którzy monitorowali albo działali na szkodę fundacji. Obiekty, które zaraz wymienię, zostały wybrane przez kanał The Exploring Series w jego filmie o Rebelii Chaosu i tam zostały również szczegółowo omówione. Pierwszym tajnym agentem rebelii w szeregach fundacji jest SCP-1316, który jest kotem, którego anomalnymi właściwościami jest to, że się nie starzeje i codziennie około godziny 9 emituje transmisję radiową przez 5 minut. Rozpoczynały ją trzy takty brytyjskiej ballady ludowej pod tytułem Tam Lin, a potem zakodowane dane przekazywane najpewniej rebelii chaosu. Gdy fundacja zrobiła się podejrzliwa, obiekt przeniosła do innego ośrodka, w którym nie przebywał żaden inny obiekt. Ten zaczął nadawać, tłumacząc, że fundacja przejrzała ich plany i prosi o wydostanie albo o dalsze rozkazy. Jednak rebelia przestała odpowiadać i zostawiła swojego szpiega na pastwę losu. Kolejny obiekt służący za wewnętrznego szpiega rebelii to SCP-1275, będący płynną kulą zmieniającą kształt od małej kulki szklanej do kuli większej niż rozmiary domu. Wykazuje oznaki inteligencji, nie da się jej poczuć ani zważyć, nie reaguje chemicznie na nic, ani nie da się jej zmierzyć po prostu w żaden inny sposób. Jeśli jednak otoczy coś swoją masą, obiekt zmniejszy się gwałtownie i sprawi, że to, co pochłonął, zniknie. Jest również w stanie wydobyć rzeczy z siebie, zazwyczaj są to jednak bomby, agenci wrogich organizacji, bądź cokolwiek, co jest w stanie przełamać zabezpieczenia. SCP-1275 na przestrzeni lat ukradło fundacji dziesiątki obiektów SCP i personelu fundacji i wielokrotnie próbowało przełamać zabezpieczenia poprzez produkcję anomalnych obiektów. Mimo że fundacja o tym nie wie, kula należy w rzeczywistości do rebelii chaosu. Ostatnim obiektem, który nam został, jest SCP-884, który jest jawnym atakiem na fundację i najprawdopodobniej jednym z najbardziej udanych. Obiekt wygląda na zwykłe lusterko do golenia i fundacja na początku myślała, że jedyną właściwością obiektu jest to, że podczas golenia użytkownik goli cały czas to samo miejsce, bo nie zauważa, żeby udało mu się pozbyć jakichkolwiek włosów. Bezpieczny, normalny obiekt, mała dziwność, która nikomu nie zaszkodzi, dopóki się jej nie użyje do golenia. Jednakże rebelia była widocznie zainteresowana lusterkiem i parokrotnie łamała zabezpieczenia, aby je odratować. Wielu agentów rebelii zginęło podczas tych misji i fundacja zaczynała się zastanawiać, po co im obiekt, który sprawia, że po prostu nie umiesz się do końca ogolić. Po jakimś czasie jednak zaczęło wychodzić na jaw, co tak naprawdę potrafi SCP-884. SCP-884 po początkowym kontakcie z człowiekiem zarażało go czymś, co jeden z doktorów nazwał wątpliwością. Na początku objawy są łagodne, sprawdzasz dwa razy, czy zamknąłeś drzwi, czy dobrze coś przeczytałeś i tak dalej. Później jednak po paru latach zaczynasz mieć trudności w kończeniu czegokolwiek, w podejmowaniu ważnych decyzji, a w ostateczności sprawia to, że zaczynasz wątpić we wszystko. W taki sposób zginął dr Chow, który utonął, bo nie mógł zdecydować, czy nadszedł czas na wyjście z wanny. Tak też zginął agent Jones, który zastanawiał się o chwilę za długo, czy wyciągnąć broń w konfrontacji z rebelią chaosu. No właśnie, co oni mieli do tego? Przecież zginęło tak wielu ich ludzi.
Otóż to. Zginęło wielu ich ludzi, ale przez ich ataki, zarażonych przez SCP-884, zostało o wiele więcej członków personelu Fundacji. To był jeden z najeleganckich i długoterminowych planów, jakie Rebelia kiedykolwiek wprowadziła w życie, a jego efektywność była jasna. Tak więc, Rebelia Chaosu. Terroryści używający anomalii jako broni, czy może żołnierze walczący o lepsze jutro, którzy uwolnili się spod oków tej okrutnej fundacji? Tej samej fundacji, której wielokrotnie podkładali bombę pod nos i której członków zmuszali do samobójstwa poprzez wątpliwości i która zabraniała im testowania niebezpiecznych serum na ludziach. Kto tu jest tym złym? To pytanie jak zwykle pozostawię wam. Na koniec jeszcze pytanko. Chcecie serię o Rebelii Chaosu? Tak jak wspominałem, posiada on cały arsenał obiektów, których używa w misjach. Mógłbym zrobić listę 10 najciekawszych według mnie obiektów Rebelii Chaosu, opisać je krótko, a potem wy zadecydujecie, który z obiektów nagram szczegółowo. A potem kolejny i kolejny i kolejny. Zachęcam jeszcze do zostawienia pozytywnej oceny pod tym filmem, komentarza, no i oczywiście subskrypcji, jeśli jesteś nowy na kanale. Takich filmów jak ten będzie jeszcze naprawdę dużo. Tak więc, to była Rebelia Chaosu, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.